No i myślę, że to miejsce możemy już oficjalnie zostawić za nami. Szli do przyczepy. Wydaje mi się, że będziemy musieli jeszcze pójść na trochę do domku. Tego obok którego innego. Ponieważ mamy ten nowy klucz i trzeba go wykorzystać. Mówiłeś, że będziesz w przyczepie, a ciebie tu nie widzę. I czemu wszyscy macie takie same telefony wszędzie? This is gonna help me and me, right? Hey, buddy! I thought you should know. I decided that Zoe. Walduś ty cycu! Oddawaj Mariolę! I paździuchową! I być może babkę kiepską! Zabiłem twoich rodziców, nie masz już gdzie uciec! That's family business, Ethan, and not your concern, understand? To był mój śmiech Waldusia. Mam nadzieję, że dobrze oddał całą sytuację. Nie mogę się doczekać. Mam was wszystkich już po dziurki w nosie. W sumie właśnie, a propos kiepskich. Kiedyś chyba sprzedawali takie piwo mocny full. Nie jestem pewien, czy go może sprzedają cały czas, no nie, ale to widziałem je tylko chyba parę razy dawno, dawno, dawno temu. Zajrzyj do lodówki. Monsterek dla mnie? O, dziękuję ci, Waldusiu, jednak jesteś równa czacha. Ale to jest dosłowny monsterek, a ja mi chodziło o to, żeby energolach. Świnia czeka na ciebie w prosektorium, suko. Wiem, co teraz trzeba zrobić. Znaczy, no, przypominam sobie, co, o co chodzi z tym, co Walduś do nas tam powiedział. Dobra, rękę sobie schowam w mojej skrzyni. Przeładuję pistoleta. I tak, czy ja mogę coś ze sobą wziąć? Mam dużo prochu strzelniczego. Ale to zrobi mi ammo do pistoletu, a ja nie wiem, czy już powoli ammo do pistoletu przestanie być potrzebne. Bo już pistolet nie będzie aż tak... Nie, mi się wydaje... Ja z pistoletu chyba, o ile dobrze pamiętam, to ja korzystałem przez praktycznie całą grę. Więc z tym raczej nie powinno być problemu. Pomyślmy. No dobra, nieważne, po prostu no, idźmy teraz do domu, co ja mam, ten klucz z krukiem, ptaszkiem, whatever. Można go, kurde, szkoda, że czemu ja nie mogę do jasnej cholery tej mapy przybliżyć sobie? Albo mogę, tylko jak zwykle nie wiem jak, czekaj. Nie, nie mogę, dobra. A strzałkami? Nie. Dobra, to... Po prostu pójdziemy tam, gdzie wszystko jest pozamykane, nie? Teraz powinniśmy mieć już spokój, bo Ferdek leży, Halina leży. Nic nas nie będzie ganiać po domu, nie będzie nas wkurwiać, całe szczęście. Więc no, przynajmniej mamy chwilę oddechu. Pokój dziecięcy, tam jest... Nie, tam wężowy. Główna sypialnia też wężowy. Gdzie ja kruka mogę użyć? Chwila. Co to jest za ikonka? O ta o. Ja nawet nie wiem, czy to kruk, czy co? I zaraz chyba kichnę. Tak jak powiedziałem, kichnąłem. dobra, w sumie. Jako, że to tutaj oto jest jedyna inna ikonka, to myślę, że do niej pójdę. Nie wygląda mi to na kruk, na kruka, ale hej, to jest na razie nasza jedyna poszlaka, więc muszę iść na dół.
A, tutaj już sprawdzałem to miejsce. Skoro mamy rozwalony pistolet, to jestem ciekaw, czy tą strzelbę można jakoś naprawić w jakiś sposób, czy coś. I dostanę jakiegoś super shotguna. To by było zbyt piękne, by było prawdziwe, ale hej. Kurwa, mam pełny nos. Muszę się wysmarkać, a chusteczek nie mam. Skończyły mi się. Tak, tędy chyba. Tutaj... Cholera, wytrychu nie mam, no trudno. O, jest! Czemu ten kruk ma dwie głowy? Ale no, tak czy siak, idziemy dalej. Idź, kurde! Ło, ło! Baja! Bajbe! Zobaczcie, co ja takiego mam. Z takim czymś to, kurde, nic nie ma... Nic nie może stanąć mi na drodze. No, jedyny, co może stanąć mi na drodze, to brak... Drodze to brak amunicji, ale hej. Ale poza tym nic tutaj takiego bardziej potrzebnego nie było. Więc tak czy siak I am lost. Dobra. Znajdź ciało zastępcy. A nie, no przecież przetwórnia. Już wiem, gdzie mam iść. Tylko muszę zobaczyć sobie na mapie. Muszę iść chyba tam, gdzie żeśmy się z Ferdkiem bili. Czyli na dół. Tak, już kojarzę mniej więcej. I w sumie możemy schować już klucz z ptaszkiem, bo już nam chyba się nie przyda. Znaczy no, chyba jestem więcej niż pewny, że się nie przyda. Chociaż w praktyce pewnie no... W praktyce pewnie tak nie będzie. Dobra. Mam nadzieję, że zapryszczałych gnojków nie będzie, bo wszystkich wysprzątałem tam. Dobra, ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu. Ciebie zostawię na potem. My jeszcze mamy trochę ammo do strzelby. Która godzina? O, zaraz 2 godziny będą. Trzeba będzie kończyć za niedługo. O kurde, mam nadzieję, że moje pierdolenie o wszystkim i o niczym wam nie przeszkadza. Chociaż... Mogę jeszcze trochę nieco dłużej posiedzieć, może jakieś 20 minut, hej, będziecie mieli więcej kontentu, nie? Odcinki zapewne dalej będą, będzie 4 odcinki zapewne, ale no... A już myślałem, że kurde się nie wczytało to miejsce czy coś, ale... Ethan włączył latarkę i nastała światłość, dobra. No przynajmniej no, będą 4 odcinki, ale będą nieco dłuższe niż zwykle. O te parę minut. Gdzie to kurde? Czekaj, a tędy? Nie, chyba nie. Oczywiście, że nie. Ferdziu, powiedz mi zza światów, proszę, wskaż mi drogę i powiedz, gdzie żeśmy się napierdalali ze sobą. Gdzie ja z ciebie zrobiłem kebaba? Proszę, powiedz mi. Tu? Tak, chyba tutaj. O nie, słyszę coś. Kurwa babcia! To ja ciebie słyszałem? Co ty tu robisz? Idź oglądać koziołka Matołka do jasnej cholery, no. To nie jest miejsce dla starych babci. Czekaj. Tak, dobrze idę. Ferdek, wskaż mi drogę. Ej, fajnie! Nie! Nie fajnie! Nie fajnie! Ty, mój drogi, stąd idziesz. W podskokach. Zapomniałem o tych gnojach. Oni, kurde, umieją się ruszać mocno i skaczą nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, i tylko... Ej, nie możesz nie trafić, nie możesz nie trafić! A trafiłem, kurde. O, jest pan...
Edzio listonosz, czy tam policjant. Edzio nie był policjantem, ale nastąpiło stężenie po śmierci. Pośmiertne jego stawy zdążyły zesztywnieć. Udowodnij, że jesteś prawdziwym mężczyzną. Wsadź rękę do gardła tej świni. Okej. Okay. W powietrzu nosi się wstrętny, słodki odór. Zaczął się już rozkładać. Tak szybko? Okej. Okay. Nie wiem, czy dałbym radę tak na żywca wsadzić komuś odciętej głowie tak rękę. Ale jak trzeba będzie, to... Aha. Dobra, spokojnie. No ja pierdzielę, czemu nie rozwala mi mu łbów? Czekaj, czy ja nie mogę czasem zeskoczyć tam? Tędy? Nie, zjebałem. Dobra, nieważne. Masz! O! Falcon Kick! Kurwa, nie trafiłem w niego. Ale we mnie trafił! Mój Boże, wy... WON SZMAT! Dziękuję. Nie będę marnował amunicji na nich. Jak już tutaj i tak nie przyjdę ani razu. Ja pierdzielę, ci przeciwnicy bardziej wkurwiają niż cokolwiek. Szczerze mówiąc. Jeżeli tutaj znów coś mnie przed nosem się wsadzi... Wtedy się wkurwię. Kurwa, zrobiłem kółko, no ja pierniczę. I babci już nie ma. Tylko się zsikała i sobie poszła. Kto do mnie pisze na Discordzie? Nie teraz! Dajcie mi jeszcze z 15 minut. Tak. Mogę go użyć tam, tego klucza. Kurde, ja słyszę ciągle jakieś obślizgłe... obślizgłe dźwięki. Wolałbym, kurde, nie siedzieć na mapie, kiedy się nie pauzuje granie. Wolę pójść przed siebie. No idź! Fak, byliśmy tutaj. Mogłem od samego początku tędy przejść, a pierdziele, bo tutaj te skurczybyki były. Te o, tutaj o. Ach, no nic. Jest jeszcze pewnie jedno miejsce, w którym mogłem użyć tego klucza. Właśnie. Pokój dziecięcy i główna sypialnia. Myślę, że ogarniemy, co tam jest. I może coś jeszcze, jakąś drobnostkę zrobimy. I będziemy już uciekać. Zostawimy całą resztę. Wypierdalaj! Hej, przybiję ci piątkę, high five! Nie, nie chcę od ciebie piątki, śmierdzisz gównem. Ile mam HP? Jestem na żółtym. Lepiej się healnę. Dobra. Nie, wezmę proch strzelniczy, schowam. I wezmę jeszcze kichnę. Kichnąłem. Mam nadzieję, że jeszcze wam nie przeszkadza moje skrzypiące krzesło. Z nim niestety niczego nie zrobię, bo ono już takie jest. Jest stare jak świat, więc to normalne, że skrzypi. Ma może jakieś 2-3 lata. Dobra, to tak. Teraz trzeba tędy iść.
tędy. Nie, nie mówcie mi, że oni teraz będą nas ganiać po całym domu. No kurwa! Nie, nie mogę sobie spokojnie pójść nigdzie. Nie mogę, nie mogę. Gra mi na to nie pozwoli. Fuck this. No szybciej, nie ma czasu! I drzwi zamknij za sobą, jak kulturalny człowiek. Chyba jest trofeum za zamknięcie drzwi za sobą. Amunicja pistoletowa? O, co my tu mamy? Myślałem, że z ciuchami zainteraguje czy coś, ale nie. Ta sama godzina, co na pozostałych zegarach. Dobra, trzeba będzie sprawdzić, bo tutaj pamiętam, że pod tym łóżkiem właśnie, widzicie, jest jakiś tunel. Trzeba będzie... Znowu, kurde, Rosalia kiepska siedzi. O, co to za kicia z bachurem? Kici! Albym teraz tej babce przestrzelił coś. Ha, ukradłem ci marihuanę, co ty na to powiesz? Nic nie powiesz, bo jesteś stara. O, i jeszcze cały pokój ci tutaj ogarnę. O, o! Zobacz. Ale twoich robaków nie zabrałem, więc no, jak będziesz głodna czy coś, to zawsze możesz sobie dodatkowo białko zjeść. Schemat jakiś... O, Uzi jakiś widzę. Ale weź ze sobą. Nie, nie mogę wziąć ze sobą, cholera. Zdjęcie skarbu. Mnie te skarby nie obchodzą. W sumie i tak nawet ich nie brałem. Nigdy. Nie, nie ma żadnych kartek, żadnych dokumentów, nic do poukładania. O, co to jest? Myślałem, że to ten anioł daje klapsa tej oto... tej otuła, czy coś. Tym, a myślałem, że on trzyma bicz. That's kinky! Nic więcej nie ma? Dobra, to tak. Zanim zobaczę godzinę na zegarach, pójdę jeszcze... Gdzie tam trzeba było iść? Pokój dziecięcy, tam pójdziemy jeszcze. Właśnie. 10:15, muszę zapamiętać. O, ktoś tu dawno chyba nie sprzątał. No, żeście się zapuścili, kiepscy. Zamykaj drzwi, dziękuję. O, ładny pokój dziecięcy na naboje do strzelby. No to ja już boję się pomyśleć, co oni tutaj czym się bawili. Kropka, 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 kwietnia. Mamusia zabrała mnie do szpitala w mieście. Zrobili zdjęcie mojej głowy taką dziwną maszyną. Potem mamusia kupiła mi w sklepie z zabawkami 259-elementowe puzzle. Nie, kwietnia, głupi Oliver ciągle mnie wyśmiewa. Jesteś stuknięty. Okłamałem Oliwiera, zaprosiłem go na moje przyjęcie urodzinowe, a potem zamknąłem na strychu od zewnątrz za pomocą pilota. Długo, długo wrzeszczał: wypuść mnie, Walduś! Zmieniłem pilota, żeby głupia Mariolka nie mogła wejść na strych. Ukryłem go w jednym z moich trofeów z konkursu dla wynalazców. Teraz nigdy go nie znajdzie. Ładny kij baseballowy. Wyróżnienie. Amatorskie mistrzostwa w robotyce. Drugie miejsce, trzeci konkurs młodych wynalazców. Dobrze, że nie młodych tytanów. Trzecie miejsce. Kiedykolwiek miał pierwsze? Kurwa! Paliwo do palnika. Ha, ukradnę ci twoją piłkę, gnoju, i nie będziesz miał czym się bawić. O, krokodyl! Dziękuję. Jezu, czemu w tej grze tak screeny topornie się robią? Nie mogę w to uwierzyć. O, czy to jest za pierwsze miejsce? W sumie powinienem też połazić trochę, jak mam te wy...
jak mam te wytrychy, nie? O, zajebiście. Nawet nie wiedziałem, że tak się stanie. Skoro mam te wytrychy, to powinienem połazić trochę po tej miejscówce, pootwierać zepsute. Tak jak człowieczeństwo tej całej pierdolonej rodzinki. No, tak jak mówiłem, jako że mam parę tych wytrychów, to wezmę, połażę po całej miejscówce, pootwieram jakieś szafki czy coś. Wszystkiego najlepszego, dobra, to zobaczymy sobie później. Wesołych świąt Bożego Narodzenia, jeżeli oglądacie to w grudniu. Umowa o pracę budowlane, klient Jack Baker, znaczy się Werdek Kiepski. Wykonawca Trevor and Chamberlain Construction. Okres budowy 10 listopada 92, 30 listopada 92. Jeszcze mnie wtedy na świecie nie było. Szczegóły. Instalacja drzwi aktywowanych cieniem w głównej sali. Zabawkowa siekiera. Taką siekierą przyjebałem mojej żonie. A ty co? Zwykła siekiera, zwykła dziecięca zabawka, nie można jej użyć jako broni. Spierdalaj, ciebie nie potrzebuję. Atrapa strzelby, do czego mi to? Totalnie nie pamiętam. Ale znowu latam z przepełnioną dupą, więc trzeba będzie pójść. O, dobra. Okej. Zróbmy to. Jeszcze pewnie będę musiał siekierę wsadzić? Nie będę musiał niczego robić takiego. Tylko jeszcze odwrócę. Zrobimy tak. O, idealnie. I pierwsza karta dla Waldusia znaleziona. Kurwa, masz za mało miejsca! Ja pierdzielę, na cholerę w takim razie ten plecak znalazłem, jak nawet z nim wszystko, kurde, nie mieszczę wszystkiego, no. Tak to jest, jak się jest zbieraczem kompulsywnym. Nigdy nie masz, kurde, wolnego miejsca w dupie, bo jest przepełniona bad plagami. 10:15, trzeba pamiętać też. Trzeba sobie parę rzeczy tutaj wsadzić do skrzyni. O, mój wybawco. Atrapa strzelby, ty i ty. Klucz węża? Chyba już się nie przyda, bo wszystko potwieraliśmy. Paliwo do palnika, nie. W sumie no paliwa mogłem użyć środka rozdzielającego. Co byśmy dostali za to? A, zobaczymy. W sumie wezmę chemikalia. Zrobię sobie marychę. Znaczy, no, marychę już mam, zrobię sobie. Nie chciałem jej używać, chciałem połączyć, dziękuję. Marychę zostawię. No, wezmę jeszcze, połażę po okolicy. Zobaczę, gdzie ja mogę tego wytrychu użyć. Z pralni nie, w pralni nie. I się wydaje, że chyba to jest na mapie pokazane, gdzie ja mogę tego wytrychu użyć. Albo jestem głupi, nie wiem. Nie, stój. O, tutaj jest, na końcu tem. Na drugim piętrze. Jest jedna miejscowa. I to wszystko... Nie, tutaj jeszcze, w bawialni. Główna sala, to jest blisko w sumie. Centrum monitoringu. Dobra, gdzie ja jestem w takim razie? Mam dwa miejsca, gdzie mogę wytrychy użyć. Dobra, ja jestem tu. Idę do pierwszego miejsca. Mam nadzieję, że będzie warto i dostaniemy jakiś zarąbisty, mega rzadki przedmiot, który nam wyleczy całe HP, rozpierdzieli wszystkich skurwysynów w tym całym miejscu. Będę miał wszystkich na hita i będzie zajebiście. Ta, można sobie pomarzyć.
Fak, ja byłem tam, gdzie... Nieważne, dobra, leci. Idź, idź, idź. Trzymam kciuki, żeby było tu coś dobrego. Tu chyba te narzędzia? Będą? Tak? Do których, co tam z pistoletem było, czy coś? Nie, naboje do strzelby. Nie narzekam. I... tak, pójdziemy na piętro wyżej i jeszcze zobaczymy, co w tamtym... tamtych zamkniętych szufladach będzie, czy tam gdzie. Hej, no, jak ma się możliwość, to trzeba ogołocić całą miejscówę, nie? Ja pierdolę! Chciałbym też mieć możliwość, żeby mnie zostawili w spokoju! Te gnoje. Dobra, żeby tutaj nie spaść na dół. A, pamiętam, gdzie to było. Super. Tak, dostaliśmy dodatkowe 10 nabojów do strzelby. Miałem nadzieję, że to będzie coś lepszego, ale nie narzekam, nie narzekam mimo wszystko. Cieszę się, że wróciłem się. Dobra, teraz pójdziemy załatwić tą godzinę. 10:15. Dobra, wezmę, cofnę, bo... O, tak o. No i się udało. Kurde, jakim to trzeba być debilem, żeby mieć na każdym mój zegar, żeby był zepsuty w całym domu. No, proszę. A to co? Kwiecień 1980. Ferdek wstępuje do Marines. No to ja kurwa się nie dziwię, że on jest taki wkurwiający. I nieurgięty, i nieustępliwy. Dobra, więc 2 godziny 13 minut. Jeszcze z 5. A, sorry, walnąłem mikrofon. Jeszcze z 5 minut posiedzimy i będę już powoli kończył. Zresztą, no, wy będziecie widzieć, co i jak. O! Oh my God. Karta magnetyczna. Nie wziąłem tamtej karty, fuck! Chwila. Ale dobra, jak już tutaj jestem, to ogołocę to miejsce z przedmiotów. Ja pierdolę. Ja i ten mój łeb zgrzybiały. Popatałbym. Lepszona amunicja pistoletowa, dobra nasza. Dobra, i o ile dobrze mi się wydaje, to chyba wyjdziemy tu! Czyli dobrze, że się nie wracałem. Okej, okay. Jeszcze raz. Gdzie tamta karta była? Czekaj, nie. Ten zabawowy pokój dla dzieci czy coś, więc... Nie, dobra, trzeba się wrócić, bo będzie szybciej, jak się wrócę. Mam chociaż miejsce, mam! Dobra, żebym kurde nie wracał się po raz kolejny. Ach. Lepiej, żeby babka giepska tam była. Fuck! Nieważne, musimy iść dłuższą drogą! Jakim to trzeba być zjebem, by pod swoim łóżkiem mieć taką jaskinię i rozkoszy, w którym rozcinają jelonki? Mam nadzieję, że żadnych zaropielców nie będzie po... O! O wilku mowa, kurwa! Kurwa! Dobra, udało mi się uniknąć ich. A wyjdź ode mnie, zostaw mnie, szatanie! Poleję cię wodą święconą i się udusisz.
Dobra, ale dobra, jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. No ja pierdolę jeszcze wy! Dobra, przynajmniej bez żadnych problemów większych doszedłem tutaj. Już jestem zmęczony, I don't wanna play anymore! Okej, gdzieś tu były chemikalia. Trzeba je ze sobą wziąć. Czy tam nawet silne były. Sztachnę się nimi. Mam nadzieję, że tu kwas solny. No! Nareszcie! O! Mam dwie karty, mam dwie. Dobra, tylko gdzie je teraz trzeba zabrać? Idź do strefy testów. Gdzie jest ta strefa testów? Nie mam pojęcia! Ale myślę, że tym w następnej... A, wiem gdzie ona jest! Tu jest! Dobra, w takim razie pójdziemy do przyczepy. W przyczepie zapiszemy, żeby już no, mieć z głowy tu cało, to całe miejsce, żeby już mieć no, ogarnięte wszystko. W sumie nawet pójdę nawet teraz i użyję tych kart dostępu, żeby już mieć to wszystko z głowy i żeby pójść tam, gdzie trzeba iść w następnej sesji, którą nagram prawdopodobnie jutro. Dzisiaj mamy czwartek. Nie, dziś środa. No, w czwartek być może uda mi się nagrać kolejne 2 godziny, mam nadzieję. Dobra. Udajmy, że tego nie było. To tak. Nie, w sumie wszystko, co mam teraz ze sobą, na pewno mi się przyda. Schowałbym te lepsze heale, ale... Nie, w sumie mógłbym zrobić sobie jedną apteczkę lepszą. O ile mam Marychu... Jest jedna Marycha, chodź! Kurde, z Marysiu... You can't go wrong with Marysia. I ciebie w takim razie zostawię w skrzyni. W sumie... Nie, tą jedną zostawię. Pomyślmy. Nie. Dobra, jest. Zostawię, wsadzę te karty dostępu. Ubiję tych dwóch zjebów, którzy na pewno mi spokoju nie dadzą. Już oczywiście ledwo co wyszedłem, już chcą mnie zjeść. Nie zapisałem. Mam nadzieję, że nie padnę teraz. Fuck this, idę save'nąć. Nie, mam inny pomysł, mam inny pomysł. Oni kurwa chcą się tak ze mną bawić, to ja też się z nimi kurwa zabawię. I tyle. Nie będę się jebał z nimi. Ale hej, przynajmniej padł! Wąż, mato, nareszcie! Spokój! No. Ale PG, czemu ty zużyłeś tę amunicję do tego przydatnego granatnika? I don't give a fuck! Przynajmniej mam spokój! Dobra, i w następnej sesji pójdziemy zobaczyć, co się za tymi drzwiami z kartami dostępu znajduje, nie? W sumie jestem pewien. Suplementy, tabletki oddziałujące na układ nerwowy. Nie można użyć ich w bieżącej postaci, należy przerobić je na lek. Czekaj. Nie, 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 nie chcę wywalić. Dobra, nieważne. Stawię cię w takim razie. Wywalę ciebie tu. I myślę, że powinno być git. Ze znakiem zapytania. Przeładuję strzelbę. Pistolet jest przeładowany. Scyzoryk też ma full ammo. Scyzoryk zawsze ma full ammo. A no tak, mamy jeszcze kasetę do obejrzenia, ale ona jest dość długa, więc zostawię ją na następny raz.
przy okazji wyjmę ją już. Wszystkiego najlepszego. O, dziękuję. Ale dzisiaj nie mam urodzin. Dobra, to teraz jeszcze sejwniemy. Jesus Christ! I będziemy na dzisiaj kończyć. 4 odcinki zrobione. Będą... Nie wiem, kiedy je na YouTube'a wsadzę, ale postaram się jak najszybciej. Mam nadzieję, że nie będzie już problemów z renderowaniem i ucinaniem na kawałki, tak jak było, kurde, z pierwszą sesją. Mam też nadzieję, że mój głos będzie o wiele lepszy, nie będzie zakłóceń podczas słuchania. Normalnie nie było, jak testowałem, ale kto wie, zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie teraz, nie? Tak czy siak, no, mam nadzieję, że zakaz alkoholu. Mam nadzieję, że druga sesja z Resident Evil 7 wam się podobała. Więc no, w następnym odcinku prawdopodobnie zobaczymy się z Waldusiem. Ponieważ no, zabiliśmy jego rodziców i chyba chce się na nas zemścić. Albo ma po prostu na nich wyjebane. W końcu Ferdek mu rękę odciął na samym początku gry, nie? Więc... Dobra, to ja już będę leciał. Kurde, kto do mnie się do Discorda dobija? Ja pierdziu! Tak więc no... To był PG. O, ja.